Okej, Grzesiek, kolejny ciężki mecz za nami. Wydawało się, że się układa bardzo ciężko. Potem zwrot akcji, czerwona kartka. Wszyscy byliśmy chyba pewni, że pomału zaczniemy się tutaj odbudowywać i jest szansa na zwycięstwo w tym meczu. Nie, dokładnie tak powiedziałeś. Mecz się zaczął ciężko, rzut karny dla nas kontrowersyjny bardzo, ale na szczęście zawodnik przystrzelił. Za chwilę dostaje czerwoną kartkę, role się odwracają. Wyglądało, że tą końcówkę pierwszej połowy mamy zupełnie pod kontrolą i ta bramka wisi w powietrzu dla nas, a byliśmy uczuleni przed meczem, że nie możemy dostać bramki w pierwszej połowie. Czas będzie działał na naszą korzyść, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że no, frajersko straciliśmy tą bramkę i przegraliśmy cały mecz. Trzeba to wziąć na klatę, bo nie może tak być, bo mamy tylko dwa zwycięstwa. Jeden mecz zagraliśmy na zero z tyłu i trzeba sobie to powiedzieć, że my jako zawodnicy nie wywiązaliśmy się dzisiaj z tego, co mieliśmy zrobić. I to trzeba głośno powiedzieć, bo mówię, bo to boli, bo mamy pewne założenia w szatni. Niby wszystko wygląda, że jest realizowane. Końcówka, ostatnia minuta pierwszej połowy, gdzie to powinna się, to jest czerwona latarnia, powinno się palić. Popełniamy błąd, dostajemy bramkę i w drugiej połowie trochę waliliśmy głową w mur. Nie byliśmy się w stanie przebić. Stworzyliśmy dwie sytuacje, takie, które mogliśmy zdobyć bramkę, ale to było mało. I mówię, Radomiak cwaniactwem w drugiej połowie można powiedzieć, że dowiózł to zwycięstwo. Tak, tutaj było widać, że waliliście głową w mur, tak jak mówiłeś. Stwarzaliśmy tę sytuację, znowu czegoś zabrakło. Nie wiem, czy pracujecie nad skutecznością na treningach, czy to jest po prostu siedzi w waszych głowach. Ciężko, bo na pewno teraz zespół jest w jakimś dołku, ale mówię, my to musimy wziąć na siebie, bo to nie trenerzy wychodzą, nie strzelają, czy nie tracą bramki, bo mamy wszystko niby założenia takie, jakie są w szatni, wszystko się potwierdza, a akurat w tym meczu też tak było, że no, musimy to wziąć na siebie, no, bo mamy założenia, a ich nie realizujemy. No. No tak, było widać też w drugiej połowie, że widać było taką wewnętrzną złość, że każdy z was był nabuzowany, ale też było czuć taką niemoc. Nie wiem, jak to chcecie zrobić, żeby tą złość przełożyć faktycznie, żeby ona przyniosła w końcu 3 punkty. Trzeba się zachować jak mężczyźni, wziąć się w kupę, bo to jak zwiesimy głowę i będziemy chodzić jak zbity pies, to nic to nie da, trzeba się wziąć do roboty i to porządnie. I mówię, zacząć punktować, bo to cały czas ta tabela ucieka, punkty inne drużyny zdobywają. My ostatnio nie możemy, graliśmy jeszcze większość meczy u siebie i my musimy punktować, a na razie nam to nie wychodzi. Za tydzień puszcza. Pytanie proste, może głupie, ale o co gramy? Musimy o 3 punkty, nie ma innej opcji i mówię, to trzeba się wziąć do roboty i to nie wiem, co musimy, jak to zrobić sposobem na czworaka, nie wiem, i ze przeproszeniem jajami wepchnąć tą piłkę do bramki, zagrać na zero z tyłu w końcu, bo mówię, bo to już można powiedzieć, że powoli ręce opadają. Tutaj z naszej strony życzymy powodzenia i żeby ten mecz właśnie kolejny był takim na przełamanie. I wiem, że potem już pójdzie z górki. Dzięki. Dzięki.